Archezja to fundacja. To nazwa fundacji, jak sama nazwa wskazuje, od arche, od początku. Staramy się wspomagać wychowanie przez właśnie upraszczanie. Upraszczanie chętnie. No, ja najlepiej wyglądam w kasku motocyklowym, bez kasku trochę gorzej. Pracujemy od bardzo wielu lat, zastanawiając się, jak wspomóc młodszych od siebie, aby byli szczęśliwi, aby nie popadali w problemy. I takim naszym ostatnim projektem jest projekt Bądźmy poszukiwaczami autorytetu. O, ten projekt, który mamy za plecami, bardzo dziękuję. I myślę, że to jest projekt, który jakby podsumowuje wszystkie działania Archezji. Bo w moim rozumieniu proces wychowania czy proces wychowania wspomagany przez profilaktykę zaczyna się od tego, żeby nasze dzieci poczuły się sprawcze, poczuły się, że potrafią. Moje dziecko, wiem, co by zrobiło moje 6-letnie dziecko, od razu by skoczyło do tego pudełeczka, co tam jest. I tu pewnie państwo też się zastanawiają, a co tu w tym pudełeczku ładnego, kolorowego? Proszę powiedzieć. Co w ładnym, kolorowym pudełeczku? Co tu, tu są scenariusze zajęć i pomoce, typu filmy, prezentacje, układanka karciana, jak tutaj pani widzi to pierwsze pudełeczko, prawda? Tak, poznaj cechy mistrza. Gdyż w tym pakiecie dla wychowawcy, dla nauczyciela, są materiały do pracy z dziećmi młodszymi. Tutaj uczymy, jak rozpoznać prawdziwy autorytet, jak poznać, kto jest autorytetem, a kto tylko udaje autorytet, a może jest tylko wykreowanym autorytetem na potrzeby reklamy. Dzieci giną, mają wewnętrzną potrzebę w sercu, szukania mistrza, szukania wzorów. Kiedy autorytet rodziców naturalnie słabnie przez to, że dorastamy, rozglądamy się po świecie i szukamy, za kim iść. A nasz czas współczesny podsuwa nam przed oczy przeróżne kolorowe postacie. Mają czerwone samochody, jak to młodzież mówi, wypasione komóry, no ale po czym poznać, za kim iść? Te zajęcia właśnie uczą. Po czym poznasz mistrza? To do dzieci młodszych. Dzieci starsze od klasy 6 w górę oglądają film i rozmawiają, dyskutują, dochodząc do takiej definicji autorytetu, którą podał wielki autorytet, Karol Wojtyła. Powiedział, autorytet to taka osoba, dzięki której stajesz się lepszy. To bardzo ważne, żeby młodzież tak rozumiała autorytet. To nie ten, co pobłaża, nie ten, co dyktuje, tylko osoba, która wpływa na to, że jesteś lepszy. Pisał o tym już w studium Osoba i Czyn. Są też tu zajęcia i filmy dla rodziców. Zachęcam państwa bardzo serdecznie do obejrzenia tych króciutkich filmów. One są wyjątkowe, robione przez mistrza. Mikołaj Wepriew, dyrektor Teatru Ruchu, mój wieloletni przyjaciel, od 25 lat przekłada pewne prawdy o życiu na obraz, na ruch. Mówiliście państwo o kulturze, mówiliście państwo o pięknie. Mikołaj dla mnie jest człowiekiem, który potrafi pięknie pokazać rzeczy, o których często trudno mówić. Te filmy są tak nagrane. Nie pada ani jedno słowo, ale pięknie prowokuje do przemyśleń, do refleksji. I wreszcie ostatni pakiecik to jest materiał dla nauczycieli, również w oparciu o film Mikołaja Wepriewa. Bajkowy film. Powiem tylko tyle, że kiedy 10-latek obejrzał film dla nauczycieli, westchnął, ja chcę mieć takiego nauczyciela. To w takim razie, gdzie nauczyciele, rodzice, wszyscy, którzy chcą nauczyć swoje dzieci, kto to jest autorytet i jak go poszukać w swoim życiu, gdzie to pudełeczko z tymi niezwykłymi materiałami znajdą? W swojej szkole. Rozesłaliśmy 15 tysięcy tych pakietów do każdej szkoły podstawowej w Polsce. Jeżeli słyszy mnie jakiś dyrektor szkoły, pani w sekretariacie, pedagog, nie lękajcie się, przyjmujcie przesyłkę, otwierajcie, korzystajcie.
Też te materiały są umieszczone na naszej stronie internetowej, na stronie internetowej autorytet.org. Tam można zobaczyć te filmy, ale też można napisać do nas maila i poprosić o wysłanie pakietu. Jeżeli tutaj ktoś chciałby taki pakiet dostać, to około 15-16 pakietów czeka na Państwa tam przy recepcji. I zachęcam do poszukiwania autorytetu, bo tak jak tutaj przy panelu mówiliście Państwo, każdy z nas potrzebuje kogoś, kogo może kochać, potrzebuje sam być kochanym i potrzebuje czuć się bezpiecznie. A te potrzeby spełnia wtedy, kiedy ma kogoś, kogo uznaje za autorytet, za mistrza. Tutaj też przytoczę swoją osobistą historię. Wspominam Ignacego Jana Paderewskiego. On jakoś jest bliski generalnie naszej rodzinie, nie tylko dlatego, że jakby zostaliśmy ukształtowani w wartościach patriotycznych. Ja sama gram na fortepianie, więc Paderewski zawsze był też mojemu sercu bliski. Teraz dzieci chodzą do szkoły imienia Ignacego Jana Paderewskiego. I moja córka ostatnio zapytana, może nie bezpośrednio o autorytet, ale o osobę, którą podziwia. Myślę, że może mogłaby nie zrozumieć jeszcze słowa autorytet, więc oczywiście po szeregu lektur, które były jej czytane i w domu, i w szkole o Ignacym Janie Paderewskim, Ignasiu, mówi tak, no chyba Ignacy. Ja mówię, Ignacy Mazur, twój przyjaciel, czy Ignacy Jan Paderewski? Mówi, nie, Ignacy Jan Paderewski. Ja mówię, a dlaczego? Bo wiesz, bo jemu Helena Modrzejewska pomogła w pierwszym koncercie, a poza tym to on też grał na pianinie, a poza tym to chodzę do szkoły jego imienia. Więc myślę, że to był taki początek myślenia o człowieku, którego ona po prostu podziwia. Nie zastanawiałam się nawet nad tym, jakie pytanie jej zadać pierwsze, kto jest twoim autorytetem i jak go poszukiwać. To może powiedzmy państwu, jakie jest to pierwsze pytanie, żeby moje dziecko chyba samo do tego doszło, kto jest jego autorytetem poprzez czytanki, rozmowy i rzeczywistość, która ją otacza. Ma 6 lat, przypomnę. Ale co zrobić, żeby im tak troszkę ich nakierować, taki drogowskaz pokazać? Najpierw to zachęcałbym córkę do wzięcia udziału w konkursie związanym z tą kampanią, bo konkurs nazywa się Przedstaw swojego mistrza. Wiele młodych osób uznaje, trochę mnie to smuci, za autorytet youtuberów. Dlatego myślę, że tą techniką proponujemy właśnie dzieciom, żeby rozejrzały się dookoła siebie, wytypowały mistrza, zaraz powiem jak, i nagrały wywiad komórką, prostą techniką. Oceniamy w konkursie pytania, jakie młodzież zadaje osobie uznanej za mistrza, w jaki sposób przygotują się do tego wywiadu, czy coś wiedzą o swoim mistrzu. Szukamy bliskich autorytetów, takich bliskich w życiu. Nie mówimy o autorytetach odległych, dalekich, takich może wydawałoby się posągowych. Natomiast wypracowaliśmy przez wiele lat, pracując z dziećmi w Małopolsce, pewne cechy, po których się poznaje mistrza. Więc dzieci mówią, że mistrza pozna się po tym, po pierwsze, że jest prawdziwy, że nikogo nie udaje, że to, co ma w myślach, to, co ma w sercu, to tak robi zawsze. Po drugie, okazuje się, że prawdziwy autorytet sam zawsze wskazuje na autorytety, które ceni. Czyli zapytany, czy jest pani mistrzem, prawdziwy autorytet powiada, osiągnęłam wiele, ale wzoruję się na X, na tym, kimś, kto jest dla mnie autorytetem. I niedawno miałem zajęcia z 4. klasą szkoły podstawowej, taki bardzo bystry, można powiedzieć bardzo taki inteligentny chłopak, patrzy na mnie badawczo i mówi, mówił pan, że każdy mistrz ma swojego mistrza, tak? No tak. To gdzie się to kończy? Ja patrzę na niego badawczo i mówię, no właśnie, to gdzie się to kończy? Chłopak popatrzył do góry i powiedział, już wiem. I to o to już wiem chodzi. I mistrz jeszcze musi być personalistą, czyli musi kochać ludzi, musi cenić człowieka.
Czyli jeżeli ma swojego mistrza, jest prawdziwy i kieruje się decyzją dobra, czyli miłością, to można za nim iść. Proszę Państwa, mamy duże wyzwanie. Nie dość, że musimy znaleźć autorytet, który nie jest gdzieś pogrzebany w kartach historii. Jest blisko nas i jeszcze do tego możemy przeprowadzić z nim wywiad. Ja czuję naprawdę duże wyzwanie, w szczególności jako dziennikarka z zawodu i chyba trochę też powołania, a nawet na pewno. Niezwykły to projekt, muszę przyznać, bardzo kształtujący nasze pokolenia. Jaka była Pana inspiracja? No ta inspiracja, wrócę do początku naszej rozmowy, bo kiedy od prawie 16 lat prowadziliśmy projekt w Ojcowskim Parku Narodowym, który miał w dzieciach wypracować takie przeżycie pewnego doświadczenia, wspólnej przygody, właśnie sprawczości. Wychodziliśmy od tego, że doświadczenie, przeżycie wspólne buduje w młodym człowieku takie poczucie, że ja jestem sprawczy, czyli jestem osobą. Biorę brudną glinę i to ja zdecydowałem, że zrobię z niej kaczuszkę. Jestem twórcą. To był pierwszy krok. Drugi krok, czyli projekt właśnie Cuder, bo tak nazwaliśmy naszą grę, to było przeniesienie Ojcowskiego Parku Narodowego na planszę gry. I tutaj już wchodziło w grę kwestia, co dalej? Skoro jestem twórczy, to coś z tą twórczością mogę zrobić. I tu się pojawia hasło, rób to, co kochasz. Czyli szukaj pasji, zainteresowań, maluj, śpiewaj, graj, rób, co kochasz. I dopiero wtedy pojawia się pytanie, no ale po co? No po co? Rozwijam się coraz lepszy, coraz bardziej. Po co? No po to, żebyś stawał się mistrzem, autorytetem dla innych. I te trzy poziomy rozwoju, tak jak pisał Viktor Frankl, poczuj, że jesteś sprawczy, że jesteś osobą, rób to, co kochasz i szukaj sensu, doprowadziło nas do myślenia o tym, że tym sensem jest szukanie autorytetu i stawanie się mistrzem dla innych. Bardzo dziękuję. Pan Tomasz Gubała, projekt Fundacja Archezja, projekt Bądźmy poszukiwaczami autorytetu. 15 takich pudełeczek czeka jeszcze tutaj na Państwa. Reszta jest już w szkołach podstawowych. Bogu dzięki, bardzo dobrze. Bardzo się cieszymy. Bardzo dziękuję. Full Power Spirit, już gotowi panowie do grania, śpiewania. Zapraszamy serdecznie.